Szczęść Boże, Jakub Więcław, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szczęść Boże, dobry wieczór, panie profesorze. Szczęść Boże, kłaniam się. Panie profesorze, Roman Giertych chce odebrać Radiu Maryja koncesję za rzekome łamanie zapisów konkordatu. Trudne słowo, przepraszam. Z czego? Sprawa jest, wbrew temu, że się tu uśmiecham, sprawa jest bardzo poważna. Z czego ten atak, panie profesorze, wynika? No wie pan, to jest jeden z kolei ataków skierowanych wobec ludzi Kościoła. To jest jakaś taka akcja, w której chce się przy okazji pokazać instytucje kościelne jako te, które albo korzystają z jakichś tam przywilejów władzy, albo wręcz no, postępują i działają w sposób niezgodny z ramami prawnymi obowiązującymi w państwie. To jest takie rzucanie tematu po to, żeby w złym świetle przedstawić po pierwsze instytucje Kościoła, po drugie Radio Mariana i w końcu na końcu samego ojca doktora Rydzyka. No właśnie, bo te ataki na radio przeprowadza nie tylko mecenas Giertych, robi to Koalicja Obywatelska, robią to inne partie tej koalicji rządzącej, robią to też media liberalno-lewicowe. Skąd są motywacje do tego właśnie, żeby w toruńską rozgłośnię uderzać? No, bo to z pewnych względów jest dosyć wygodne dla tego elektoratu, do którego oni się przede wszystkim zwracają. Radio Maryja jest takim przykładem instytucji, która no, w ich wyobrażeniu formatuje umysły wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Zatem obnażenie działania tego typu instytucji to także jakby obnażanie mechanizmów funkcjonowania tej władzy w Polsce. No i teraz będzie się szukało różnego rodzaju, myślę, pretekstów, żeby usadowić Radio Maryja w tym złym kontekście, a przy okazji całą formację polityczną, która jakoby jest ściśle związana z tym radiem. No właśnie, czy to nie jest kolejna taka próba zastraszania ludzi Kościoła, związanych z Kościołem do tego, żeby nie ważyli się wręcz sięgać po państwowe środki na cele takie, które no, jakby to też dobrze nazwać, na cele, które dbają o te wartości nasze narodowe, patriotyczne, o wartości chrześcijańskie, katolickie. To ma być takie uderzenie po rękach. Nie róbcie tego więcej, no bo będą wobec was wyciągane represje? No tak, to jest taki element takiego działania, w którym religię chce się traktować jako kwestię prywatną, jako kwestię tylko światopoglądową. Natomiast pod względem instytucjonalnym najchętniej sprowadzono by całą działalność Kościoła do działalności charytatywnej. Natomiast tam, gdzie ona podejmuje pewne działania, w której próbuje organizować ludzi, w której to próbuje zaspokajać zgodnie z zasadą pomocniczości pewne potrzeby, które nie są zaspokajane przez inne instytucje. Tam często prawda, pojawia się oskarżenie o to, że wykraczają poza swoją rolę, że nie pełnią tej funkcji, którą no, przewrotnie nazywa się funkcją formacji duchowej. No i oskarża się o jakimś nadmierny materializm, no i a tym samym, jak za tym jeszcze idą pieniądze publiczne, no to się wtedy przedstawia jako wykorzystywanie w celach prywatnych pieniędzy publicznych. Panie profesorze, te groźby i ataki to jest jedno, ale czy w państwie rządzonym przez tę obecną koalicję, czy rodzina Radia Maryja może być spokojna o przyszłość toruńskiej rozgłośni? Wie pan, no, rodzina Radia Maryja przeżywała już nie takie ataki. To myślę wzmacnia niekiedy, gdy idzie o pewien stan ducha, morale. No ale oczywiście ma pan rację, że można niszczyć pewne dzieła.
najpierw przedstawiając je w złym świetle, następnie odbierając im jakąkolwiek pomoc publiczną, środki publiczne, a nawet prowadząc jakieś działania zakazujące na przykład wręcz prywatnego finansowania. No i to oczywiście wtedy jest odebranie narzędzi do skutecznego współdziałania w ramach właśnie tych rodzin Radia Maryi. Panie profesorze, zmieniamy temat. W Prawie i Sprawiedliwości są przygotowywane zmiany, które no, będą miały duży wpływ na to, jak będą wyglądały władze partii, kierownictwo. Ma powstać zarząd partii, na czele którego na dziś ma stanąć Mariusz Błaszczak. Wokół niego mają być ci tak zwani młodzi politycy, ci, którzy są z partią związani od niedawna są w Sejmie. I ma też powstać Rada Naczelna, której szefem będzie prezes Jarosław Kaczyński. Wokół niego będą skupieni ci najstarsi, najbardziej doświadczeni działacze. Jak pan ocenia tę propozycję zmian, która jest przygotowywana i prawdopodobnie jesienią na przełomie września i października będzie przyjmowana? No to można różnie traktować. Wydaje mi się, że jest to jakaś taka próba jakby dalszej decentralizacji tej partii. Jest bowiem tak, że no silną postacią, charyzmatyczną postacią w tej partii niewątpliwie jest prezes Jarosław Kaczyński. Opieranie rządu tej partii właśnie na jego osobie no jest coraz trudniejsze, choćby ze względu na fakt, że no pan Jarosław Kaczyński w sposób naturalny starzeje się i myśli nawet o wycofaniu się z bieżącej polityki. Aby nie doprowadzić do wewnętrznych wojen frakcyjnych, a w każdej partii takie frakcje w sposób naturalny się tworzą, no próbuje się strukturalnie dać szansę różnym tym frakcjom do tego, aby miały swoje reprezentacje w zarządzie partii, tak żeby te interesy poszczególnych grup frakcji mogły być no, lepiej zaspokajane w tym znaczeniu, żeby nie doszło do jakiegoś otwartego konfliktu między nimi właśnie choćby po tym, jak pan Jarosław Kaczyński no, zrezygnuje już z kierowania partią. A jaki wpływ, panie profesorze, na wizerunek partii będzie miało włączenie tych młodych, mniej doświadczonych, ale jak sam prezes Kaczyński mówi, energicznych działaczy? No wie pan, no, oni się będą też uczyć działań partyjnych, bo to jest tak łatwo powiedzieć, prawda, kierowanie partią. No, partia, która ma taki charakter kanapowy, która jest partią bardziej skierowaną na takie no, dyskusyjną, nazwijmy to, takie ma cele, prawda, którym nie jest jednak realne zdobywanie władzy, no to jest jednak zupełnie coś innego właśnie niż tak wielka partia, która musi pogodzić po pierwsze no, potężne oczekiwania elektoratu z naturalnymi ambicjami różnych polityków. No i ta umiejętność działania zespołowego, zobaczenia jak faktycznie robi się politykę, to no, jest szkoła, której żaden uniwersytet nie da żadnemu politykowi. Dobrze, panie profesorze, a kwestia właśnie tego, który będzie czuwał nad tą, nazwijmy to roboczą, młodą grupą. Mariusz Błaszczak ma zostać szefem zarządu. Jakie znaczenie właśnie może mieć to, że ta pozycja Mariusza Błaszczaka w partii będzie wzmocniona? No tak, no, pan Mariusz Błaszczak jest, prawda, no, od zawsze właściwie był bardzo bliskim współpracownikiem pana Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że w ramach funkcjonowania rządu, gdzie był, prawda, prominentnym ministrem, w ramach klubu poselskiego, no udowodnił tą, że posiada tą umiejętność łączenia
różnego rodzaju rozbieżnych interesów bardziej niż wypełniania własnych ambicji politycznych. Ja mówię, pan Mariusz Błaszczak w takim dobrym sensie jest to człowiek, który nie ujawnia swoich ambicji politycznych. Oczywiście jak każdy polityk je ma, ale ma się wrażenie i wydaje mi się, że to dostrzega w nim również prezes Kaczyński, taką zdolność do takiego koncyliacyjnego bardziej działania. No, to było choćby widać po tym, jak przejmował Ministerstwo Obrony Narodowej po bardzo, prawda, takim no, polityku budzącym emocje, jakim jest pan, prawda, Macierewicz. Po nim objął i zrobił to z wielkim fasonem. Nie było to jakieś przejęcie w stylu ja teraz wygrywam, ale raczej właśnie umiejętne takie pokazanie, że przejmuje resort, którym będzie kierował w duchu, który nie zaprzecza osiągnięciom swojego poprzednika. I wydaje mi się, że ta cecha jest bardzo ważna tutaj, gdy idzie o jego pozycję w partii. Panie profesorze, a co z Mateuszem Morawieckim? No bo to był przez lata premier tego rządu Zjednoczonej Prawicy. I z czego to wynika, że dziś tym, który ma być szefem zarządu tego nowego organu, tego nowego ciała jest Mariusz Błaszczak, a nie ten, który był jego w zasadzie przełożonym przez lata, czyli Mateusz Morawiecki? No właśnie, czym innym jest funkcjonowanie w rządzie, czym innym jest funkcjonowanie w partii. Jednak pozycja pana Mateusza Morawieckiego wewnątrz struktur partyjnych no jest nieporównywalnie, moim zdaniem, mniejsza niż właśnie pana Mariusza Błaszczaka. To jest po pierwsze. Po drugie, no wydaje mi się, że pan Mateusz Morawiecki jest chyba ciągle poważnym kandydatem na prezydenta, więc no szykuje, może być szykowany do zupełnie innej roli niż funkcjonowanie w ramach partii. I tutaj nie skreślałbym tej kandydatury właśnie, gdy idzie o ten cel, jakim jest ponowne zdobycie Pałacu Prezydenckiego. No a po trzecie, no pan Morawiecki ma pewne obciążenia wynikające z faktu bycia premierem. One nie muszą być faktyczne, jak już to kiedyś powiedziałem, ale niestety rzucają pewien cień na tą postać jako byłego premiera i wydaje mi się, że nie chce się mieszać tej spuścizny. Ona jest, jak mówię, ona obiektywnie jest pozytywna, ale ten PR-owski wydźwięk tej utraty władzy i tych tak zwanych rozliczeń, no niewątpliwie teraz będzie ciążył także na panu Morawieckim. Panie profesorze, na koniec tego tematu, czy te wszystkie zmiany, wprowadzenie do tych ciał decyzyjnych ludzi młodych, postawienie na Mariusza Błaszczaka, ale też takie delikatne wycofanie się prezesa Kaczyńskiego. Czy to jest przepis na to, żeby wrócić szybko do władzy? Pan, nikt nie ma przepisu na to, żeby wrócić szybko do władzy. Jest pewna intuicja polityczna, jest pewien stan rzeczy, w którym dana partia się znajduje. Proszę pamiętać, że po utracie władzy w 2017 roku napisano nawet książki o tym, że Prawo i Sprawiedliwość już nigdy do władzy nie wróci, no bo już nie ma tej, prawda, nie ma tej zdolności koalicyjnej, no i dodatkowo nigdy nie zdobędzie, nie przekroczy tego progu, tego, prawda, szklanego sufitu poparcia wyborczego. Okazało się w 2015 to zupełnie chybione. No, trzeba liczyć na to, że praca taka organizacyjna wewnątrz partii plus jest trochę intuicja polityczna ich przywódców, no, pozwoli budować partię, która odzyska władzę. Na pewno te zmiany są też przygotowaniem na wybory prezydenckie, które już w przyszłym roku. Jest chyba jedną z niewielu osób, myślę o Donaldzie Tusku, która powiedziała wprost, że nie wystartuje w tych wyborach prezydenckich. To myślę, że też znaczenie ma dla innych partii, które planują swoich kandydatów. Panie profesorze, biorąc pod uwagę przeszłość Donalda Tuska, czy pan wierzy w tę deklarację, że tu jeszcze się nic, że tu się już nic nie zmieni, a może się jeszcze coś zmieni w tych deklaracjach?
Panie, ja tym deklaracjom się trochę przysłuchiwałem. One tam nie brzmią tak jednoznacznie. On oczywiście tam w pewnym momencie nawet to powiedział, że nie będzie startował, ale w tej takim, prawda, bardziej ostrożnej formule mówił, że on osobiście nie zamierza. To po pierwsze. A po drugie postawił taką tezę, że warto byłoby poszukać wspólnego kandydata dla całej koalicji rządowej. No nie wyobrażam sobie, aby Donald Tusk, gdyby nawet nie chciał, to mógłby wskazać kogoś innego, kto pogodziłby te wszystkie frakcje polityczne, jakie w tej chwili, prawda, wchodzą w skład koalicji. Nie wyobrażam sobie, żeby pan Rafał Trzaskowski albo pan Radosław Sikorski, czy też no, z innej strony Szymon Hołownia mógł pogodzić te interesy. To mógłby zrobić niestety czy stety tylko Donald Tusk. Panie profesorze, a czy Prawo i Sprawiedliwość ma większe szanse w starciu w drugiej turze z Donaldem Tuskiem czy z Rafałem Trzaskowskim? No, to tak będzie decydowała siła partii. To będzie właśnie tego typu podział, który no znamy i różnie jest formułowany. Ta część, nazwijmy to konserwatywna i liberalno-lewicowa. I to będzie ten podział. On będzie też podziałem światopoglądowym. Więc mam wrażenie, że w drugiej turze to tak jak to było w przypadku ostatnich wyborów prezydenckich, to będzie niewielka różnica ze wskazaniem na zwycięstwo. Wydaje mi się, że Donald Tusk jest trudniejszym przeciwnikiem niż Rafał Trzaskowski i bardziej, chciałoby się powiedzieć, może zmotywowanym i pewnym swojej władzy. A Rafał Trzaskowski ma zawsze w tyle głowy, to będzie widać także w czasie kampanii, no, że on jest tylko wystawiony przez właśnie Donalda Tuska do tego, aby wygrać wybory prezydenckie. To jeszcze jeden temat, panie profesorze. Orlen ujawnił zyski za pierwsze półrocze i okazuje się, że są one niższe o ponad 12 miliardów złotych w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Czego to jest efekt, panie profesorze, tak na pierwszy rzut oka? Wie pan, no nie będę mądrzejszy od byłego prezesa Orlenu, prawda? No i on wskazał w swoich wypowiedziach medialnych, no i myślę, że chyba najbardziej trafionym oceną no jest to, że oni po prostu nie rozwijają żadnej strategii rozwoju, prawda, Orlenu, nie mają żadnego planu. Przejęli to, co zostało wcześniej zaprojektowane jako działalność, a wewnętrzne jakieś próby rozliczeń całkowicie paraliżują funkcjonowanie władz, no i tych, prawda, różnych zarządów spółek składających się na Orlen na tyle, no, że to się odbija w wynikach finansowych. To dotyczy w ogóle instytucji państwa. W innych instytucjach to się tak szybko nie przekłada na straty finansowe. W wielkim państwowym koncernie to od razu widać i stąd te straty. A co by to było, panie profesorze, gdyby Donald Tusk jednak wykorzystał te mechanizmy, które zna i doprowadził do tego, że paliwo byłoby po 5,19? No tak. Gdyby Donald Tusk mówił to poważnie, to podejrzewam, że miał background pod działalność, która mogła wzmocnić Polskę znacząco. Jeżeli uznać, że słabością poprzedniej ekipy było to, no, że trudniej im się porozumiewało w ważnych kwestiach na poziomie Unii Europejskiej, to gdyby to dołożył Donald Tusk, a nie starał się zgubić tego wszystkiego, co było dorobkiem, prawda, wcześniejszych 8 lat rządów, no to faktycznie teraz paliwo mogłoby być po 5,19. I tu stawiamy kropkę. Pan profesor Arkadiusz Jabłoński, socjolog katolicki Uniwersytet Lubelski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za udział w programie, panie profesorze. Dziękuję, z Panem Bogiem. A ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro na Polski Punkt Widzenia o stałej porze 21:40. Z Panem Bogiem, dobrej nocy.